Cześć! W tym filmiku zobaczycie magiczną lodziarnię Playdoh. W zestawie znajdziemy magiczną lodziarnię wraz z ruchomymi elementami, dzięki którym będziemy mogli tworzyć lody, posypki, polewy i inne rzeczy. Znajdziemy tutaj również pucharki i różnego typu naczynia, a także łyżeczki oraz 4 tuby ciastoliny w różnych kolorach. Zabawa magiczną lodziarnią polega na tworzeniu deserów lodowych. Należy zakręcić maszynką do lodów, dodać posypkę, dodać polewę i w ten oto sposób tworzyć magiczne lody. Tą zabawką mogą bawić się dzieci powyżej 3 roku życia. Formujemy ciastolinę, umieszczamy ją w tym miejscu i dopychamy fioletową dźwignią. Tutaj nasza podstawka z wafelkiem się obraca. My sobie ustawiamy wzorek, jaki ma nam tutaj wychodzić. Dopychamy. Jeżeli nam tu ciastolina się wydobyła bokiem, wyjmujemy, otwieramy tą fioletową dźwignię, zbieramy resztki ciastoliny i umieszczamy znowu w otworze. Gdy mamy już loda i chcemy go teraz sobie ozdobić, to w tym miejscu będziemy tworzyć posypkę, którą umieścimy na górze. Podnosimy korbkę do góry i umieszczamy tutaj ciastolinę. Najlepiej w innym kolorze, aby posypka się odróżniała. Dopychamy i kręcimy. I mamy tutaj żółtą posypkę. Troszkę nam tu spadło. Proszę bardzo. I zaraz będziemy robili następne lody. Z kolei tutaj tworzymy kolejne lody. Umieszczamy znowu ciastolinę od góry. Ustawiamy pucharek. I naciskamy. Dodajemy znowu ciastolinę. I jeszcze troszkę. I mamy gotowego kolejnego loda. Za chwilkę będziemy robić drugi kolor. Tak więc będziemy mieli dwukolorowego loda. No i teraz tworzymy loda w dwóch kolorach. Najpierw wyciskamy sobie kolor żółty. To nam się troszkę zmieszał z kolorem pomarańczowym. Dobra, troszkę tam dociśniemy. No i teraz bierzemy sobie kolor drugi. Przytrzymujemy sobie nasz
lód, bo troszkę nam się tutaj przesuwa. Fajnie nam się tutaj zmieszał. Jeszcze troszkę damy tego fioletowego. No i mamy. W pucharku mamy loda w kolorze żółtym. Tutaj mamy dwukolorowe lody. A tutaj mamy lody zielone z posypką. Jeśli chcecie jeszcze w jakiś sposób ozdabiać Wasze lody, to tutaj mamy mnóstwo takich foremek, w których również możemy ciastolinę odciskać i powstaną nam tutaj różne wzory. Oprócz tego mam tutaj taką foremkę, na której możemy stworzyć taki oto deser, ciasto. Tutaj mamy w powiększeniu widoczne, gdzie będziemy mieli kwiatki i tutaj wypełnione od środka świeczki. Tą zabawką mogą bawić się dwoje dzieci naraz, można bawić się samemu, może bawić się również rodzic z dzieckiem. Jeśli chcesz kupić swojemu dziecku tę zabawkę, to wejdź już teraz na naszą stronę megadyskont.pl.